Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Niedziela rano. Gołębie zaszczepione wczoraj ostatnimi szczepionkami, jakimi zamierzam szczepić w tym roku. To było myko. Myko i wcierałem. Wcierałem w nogę na ospę. Powiem wam, że zawsze szczepiłem w szyję. W tym roku trochę ten czas jest ograniczony i chciałem dwa na raz zrobić i ta ospa strasznie czasochłonna. Chyba ze 3 godziny wczoraj walczyłem z tematem. O, patrzcie, tu właśnie ta moja najlepsza lotniczka w tym roku przeniosła się do młodych. No, przeniosła się, bo samców mam za mało. Tu poszła w parę z takim samczykiem. I lata z młodymi. No, także, no nie wiem, to trochę za wcześno. Za wcześnie tutaj, że tak powiem, oceniać, że wszystko w porządku ze szczepieniem. Zobaczymy, co tu się będzie działo przez ten kolejny tydzień. Ale chyba gołębie są zdrowe, także ja tam nie spodziewam się, tak myślę, żeby było źle. Wczoraj porządki tu robiłem i tak po kale szacuję, że chyba jest wszystko dobrze. O, tu jedna cela, zaraz sprawdzę, bo tutaj tylko w jednej celi kał mi się nie podobał. No nie, dzisiaj trochę lepiej wygląda, bo strasznie, strasznie mokro coś tu było wczoraj przy sprzątaniu. Chociaż tak szczerze, dalej to mokra plama jakaś jest. Nie wiem, może poczęstować jakimiś tabletkami o szerokim spektrum działania tego młotka, przyjrzeć się, co tu siedzi. No tak na szybko oczywiście. O, patrzcie, i o taką sztukę mam. Nowa rasa. O kurde, uciekł. To już mówiłem o tym gołębiu. To też jest młody, tegoroczny. No. Jakoś powiem wam, że nie mogę się zmobilizować. Do tej pory nie ma kontrolowanych oblotów u mnie. U nas pierwszy lot mamy ostatni weekend sierpnia, także trochę czasu jeszcze jest. Ale jakoś tam się nie będę tu, w sensie, jakoś nie wiem, podpalał czy napinał. Ten rok chyba na spokojnie bez napinki będzie u mnie, jeżeli chodzi o młode. Nie wiem, jakiś taki zmęczony jestem, powiem wam, nie chce się nic. Wczoraj poszczepiłem te młode, to jakby cały dzień przepracował. Taki zmęczony byłem. No ale ja to powiem wam, że cieszę się, że po młodzieży widać, że jest zdrowie. Chyba nawet na drogi oddechowe nie będę nic robił, bo widzę, że jest w porządku. Jakieś tam profilaktyczne ziółka. Flegamina, takie rzeczy. No to ja sobie jakąś kurację prędzej zrobię, bo wczoraj przesiedziałem cały dzień w gołębniku i trochę sprzątania, trochę szczepienia i kaszle wczoraj, od wczoraj. To prędzej sobie coś, jakąś kurację zrobię. Doksycyklina, te sprawy.
sztuczne jajka im podkładałem, już się gonią na kolejne, już wyłapały, że coś jest nie tak. Ale u pojedynczych par ciągnę młode z tych, co tam uważam, że w tym roku najlepiej się zaprezentowały u mnie. Dobra, bo ja w trakcie obrządku, że tak powiem. No, młode wczoraj remament mały zrobiłem. No, ze 120 wychowanych młodych, to tam jeszcze wiadomo, tam tych późnych kilka sztuk jest nieprzełożonych. No, ale z pierwszej setki, z pierwszej serii 100 obrączek brakuje 11 obrączek. Dwie sztuki pojechały do kolegi, no to 9 młodych brakuje, jakby przepadły, że tak powiem. No i potem jeszcze dobrałem 20 obrączek. No to tutaj to na razie brak kontroli, bo jeszcze trochę tam jest w przedziale rozpłodowym. Jest tu przełożonych chyba 5 czy 6 takich późniejszych. No dobra. No co o karmie? Karma to cały czas jedzie to samo. Dieta Boster. Junior odchowowo zmniejszyłem o 50%, na to konto dołożyłem lekko strawno lotowo. Tak, żeby już tam poznawały te ziarna. No i nie ma co mówić, bo trochę tam konopi dosypuję, tam po garści na całe stado. Tak dziennie z rana też niech poznają te ziarna. No i tyle. A tak to ziółka te sprawy będziemy. Dobra, nie zajmuję czasu. Niedziela. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry los.